razie, nie tłoczcie się tak! Nie wchodźcie, tam już nie ma miejsca! Dobrze, dobrze, jeden może wejść. Powiedziałem jeden. Uważajcie, stłuczecie dzban. Zróbcie miejsce dla chorego! Nic nie da. Jeszcze nic nie da. Doprowadzimy cię do Jezusa. Spróbujemy. Jak możesz mówić swemu bratu? Pozwól, że usunę drzazgę z twojego oka. Czemu to widzisz drzazgę w oku brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? O, wiem, co dla ciebie dobre. Pomogę ci przejrzeć. Wyrzuć najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy zdołasz usunąć drzazgę z oka swego brata. Widzę, że wiele można się nauczyć od tego młodego człowieka. On nikogo nie szanuje. O ile wiem, szanuje włóczęgów i złodziei. Co jest? Co tam się dzieje? Przyjaciele, chodźcie, mamy tu dużo miejsca. Zapraszam. Mój dach! To na nic, na nic. Pozwólcie mi umrzeć. Przyjacielu, twoje grzechy odpuszczają ci się. Jak on śmie mówić takie bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Odpowiem na twe wątpliwości. Cóż łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy wstań i chodź? Lecz byście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rozkażę mu. Opuść łoże i idź. Stoję! Chwała Panu! Chwała Panu! Ja chodzę! Jestem uzdrowiony! Uzdrowiony!